Witam, witam na moim kanale na YouTube. z tygodnie na tydzień 24 czerwca, 82 odcinek, oczywiście poniedziałek, oczywiście 2019 roku. Kot i nogi. Ten pierwszy kot, konkretnie kot Kacperek jest tym powodem, dla którego ten odcinek jest aż tak solidnie opóźniony. A reszta to, to również temperatura. Nagrywam przy zamkniętym oknie i już odczuwam, że nie jest mi... Wygodnie. Ale zacznijmy od cytatu tego odcinka. Nie ma przeciętnych kotów, kolet. Faktycznie, żaden kot, no, każdy kot jest na swój sposób specyficzny. Od lat mam taką sytuację, że mam wiele kotów. Mam, jakby, zachowania stadne. No i to ewidentnie powoduje, że mam takie ciekawe obserwacje. Każdy kot jest inny, te zachowania stadne są wręcz bezbłędnie obserwowalne, kiedy się ma już cztery koty, a kiedy ma się ich sześć kotów, przy czym w tej chwili tak naprawdę ja mam trzy strefy geokociopolityczne, że tak bym powiedział. Dwie krowy razem, dwie czarne, dwójka czarnych razem i dwa burasy razem. Razem wszystkie sześć w jednym miejscu nie są w stanie ze sobą wytrzymać, nie ma takiej opcji. Kot kacperek zachorował na cukrzycę. Kot kacperek od zawsze miał jakieś tam problemy z cukrem. Niedawno przyszedł zapalenie wątroby, bo najprawdopodobniej zjadł roślinę, której nie powinien która notabene też nie powinna znajdować się w jego okolicy, czyli dracenę, ona jest niezbyt dobra dla kotów, co z tego, że mają trawkę specjalnie dla siebie posianą. No, frycowe zapłacone, a kot kacperek od urodzenia z mojej perspektywy jest kotem najbardziej doświadczonym. Jak go znalazłem, to był katar z kłębkiem kotka, cudem uratowany przed śmiercią, Potem za każdym razem coś się działo, no i ten cukier się przypałętał, poszedł na pierwszy gigant tygodniowy, uciekł nam z domu pomimo obostrzeń, wrócił po tygodniu ze zwichniętym ogonem, potem poszedł na spacer i dał się udrapać obcemu kotowi, miał ropień na szczęce, potem poszedł na, in, na spacer, złap, spotkał się z obcym kotem, który go ugryzł w ogon, miał ropień na ogonie. Mobingują się razem z siostrą, yy, chociaż nie wiedzą, że są się, jakby rodzeństwem, tam jest przesunięcie jakby, prawda, prawie roku. Także no powiem Wam, kotka cperek, no szkoda mi go jest, tak, bo teraz codziennie ma tam podawano insulinę, muszę mierzyć mu cukier. Nie wiem, ile pociągnie jeszcze, dosłownie 2 lata, może 5. Yy, wiadomo, że jak się pojawia cukier, pojawia cukrzyca, pojawiają się zmiany hormonalne i to już nie jest jakby tak wesoło. Chorują tak samo jak ludzie. Używam tego samego glukometru, co używałem dla człowieka. Inne granice referencyjne są, oczywiście, albo niewiele różniące się. No i kotka właśnie tu pochłania ogromną ilość czasu. Na szczęście już je. Koty mają tak, że one się bardzo maskują. Robią wszystko, żeby nikt nie poznał, że z nimi jest źle. Więc znowu późno załapałem, że coś z nim jest nie tak. Przyszedł do mnie. Położył się, ja go dotknąłem i poczułem, jaki on jest chudy, a nie było tak widać. Niby coś miał problemy z jedzeniem, ale to były te ogromne upały poprzednie. W związku z tym, no, nie dziwię się, mi się nie chce, ja się dopiero Chociaż koty, pamiętajcie, mają imperatyw jedzenia. Jeżeli nie jedzą, na przykład przez 4 dni, rozpoczyna się u nich nieodwracalne zmiany w wątrobie. Dlatego my oczywiście się nabijamy z tego, jaki oni są złodzieje jedzenia. Obżartuchy i tak dalej, natomiast to jest taki imperatyw. I dlatego my szczególnie musimy dbać o to, żeby one dostawały tyle, ile powinny, a nie tyle, ile chcą. No, akurat moje dwie krowy wyglądają jak krowy, tak. Ale to inna sprawa, o krowach kiedy indziej. Także Kacperek, no tutaj, jest pod czujną opieką i lekarzy, naszych ciotek, wetek. Wszystkim bardzo dziękuję. To będzie, nie, to nie jest lokacja żadnego produktu. Mokry nosek w Warszawie, przychodnia klinika, taka weterynaryjna, bardzo zgrana, bardzo fajna ekipa. Bardzo mam do nich pełne zaufanie, że tak powiem. No więc zobaczymy, co będzie dalej z kotkiem Kacperkiem, na razie mu ten cukier skacze, to nie jest dobre, a pamiętajmy, że na przykład kotu cukier skacze, kiedy się zestresuje, także czasami nad pomiar oddanie kota na pomiar jest jakby w zasadzie bez sensu, trzeba to robić najpierw w warunkach domowych, a tu się mobbingują, znowu stres i, a, ale dbamy, dbamy, dbamy. Hulajnogi, no bo jest drugie hulajnogi tutaj z perspektywy rowerzysty, również zdjęcie wyróżniające ten odcinek jest z trasy przy Prymasa Tysiąclecia, było bardzo ciekawe, ale nie złapałem takiego charakterystycznego podświetlenia przy zachodzącego słońca tych żurawi. Tych dźwigów, natomiast jak jechałem wczoraj o, do pracy, też naprawdę zacny widok tych dźwigów był, bo z kolei uwidatniony były ich kolor na tle niebieskiego nieba, ale tu by się przydał ewidentnie filtr polaryzacyjny, żeby zrobić dobre zdjęcie, wydobyć ten kontrast, wydobyć tę grę barw. Ścieżka rowerowa, cóż mogę powiedzieć, yy, dużo. Miłośników hulajnok elektrycznych. Jak przeczytałem, jest ich w Warszawie ponad 4000 i ma przybyć, że to jest cudowny środek, że to jest przyszłość komunikacji na krótkie odległości. Pod warunkiem, w moim przekonaniu, bo już powoli zaczyna się robić tak, że wypadków z udziałem miłośników hulajnok jest coraz więcej. I to nie dlatego, że oni mogą w jakiś momentach nie uważać, prawda? Pamiętamy nawet. Lekka dygresja rolkarza, który zginął na miejscu, bo jechał bez kasku, przewrócił się i głową uderzył z tego, co tam, jakby, chyba krawężnik. Śmierć na miejscu. Jadę sobie rowerkiem do pracy. Wyprzedziło mnie dziewczę na hulajnodze. Naprawdę te hulajnogi zapierniczają. Ja coś myślę, że około 40 na godzinę to one jadą spokojnie. 40 na godzinę. Małe kółeczka. Byle dziura, byle nierówność. I fikołek murowany. No i ja oczywiście przejeżdżam, udzielam pierwszej pomocy i tak dalej, ale jadę wczoraj. Czy wieście? No przecież jedzie hulajnogą, nogą. To on będzie na trzeciego między rowerzystami jechał. przecież on musi wyprzedzać. Znaczy, nie wiem, czy kiedyś się celowo nie zderzyć. Znaczy, po prostu nie ustąpić. Jechać tak, jak powinienem. Bo nie wiem, czy coś innego może nauczyć takiego człowieka. Słuchawki jeszcze tak duże, że jeżeli je razem połączymy, one były szersze od jego głowy. Ale cud malina, no. Tak, krytykuję. Hulajnogi absolutnie krytykuję, bo ktoś oczywiście znowu zapomniał, że mamy polską mentalność. Że tu nie ma jakby szeroko pojętej e, takiej odpowiedzialności społecznej. Że ja uczestnicząc czymkolwiek w terenie publicznym, robiąc cokolwiek, Również mam gdzieś w tyle głowy, albo nawet z przodu, albo w ogóle uwzględniam jakby innych, jestem ja. I to jest główny problem większości w ogóle zagadnień związanych w Polsce, gdzie mamy bardzo zindywidualizowane podejście do funkcjonowania, i to jest jakby też problem tego kraju, że on się tak, jest w takim stanie, jakim jest, bo większość po prostu działa indywidualnie wokół wyłącznie własnego interesu, nie dostrzegając w ogóle interesu społecznego, szerszego kontekstu nawet. Także tutaj, a te hulajnogi, owszem, mają pewien, niektóre przynajmniej mają pewien bonus względem rowerów, to znaczy, na przykład one mają od razu to światełko z przodu, świecące, w związku z tym, jadąc w, na przykład w tunelu pod zachodnią, od razu widać, bo cała masa rowerzystów, tam jeszcze jest takie fajne oświetlenie diodowe zrobione, fajne dziewczyny robią tam fajne graffiti, Zawsze, przynajmniej, tak widzę, że się zmieniła osoba, bo tam zawsze jak przejeżdżałem, w stanie mówiłem dzień dobry, też było widać, słuchać, takie miło, że ktoś mówi dzień dobry. No fajną robotę robią. Ten tunel jest oświetlony ładnie, bardzo tutaj, bardzo duża łapka za to, ale i tak by się przydała lampka włączona, żeby jednak dużo lepiej dostrzec kogoś, kto jedzie z naprzeciwka. A lampka z tyłu, że do kogoś dojeżdżamy, bo niekoniecznie w tym świetle, chociaż widać, to jednak by się przydała, zgodnie. Z kodeksem ruchu drogowego w tunelu powinniśmy mieć włączone światła. Tak, no oczywiście, niby to samochody dotyczy, ale patrząc na jakby co wyczyniają rowerzyści na ścieżkach rowerowych, to powiem Wam dramat. Powiem tak, mam takie dni, że żaden nie zasygnalizuje jedący przede mną, czy skręca w lewo, czy skręca w prawo, a na przykład to robi. I klasyczne zagranie, jedąc po lewej ode mnie, skręca przy... naprzeciwko mnie w prawo, zajeżdżając mi drogę. Nie również sygnalizuje, co jest ważne. Cała masa pisze na smartfonach jadąc rowerem. No, jeszcze na hulajnogę tego nie widziałem, ale pewnie to tylko kwestia czasu albo po prostu ja tego nie dostrzegłem. Jestem przeciwny hulajnogom, które jeżdżą z taką prędkością. Niech one sobie jeżdżą 40 na godzinę. I ja wiem, będzie problem z podjechaniem pod górkę. Dlatego, że przy małych kółeczkach musiał być niesłychany moment na silniku, żeby one pod górkę podjeżdżały naprawdę solidnie i dobrze. Nadrabiane jest to ogólnie dostępną prędkością, ale z drugiej strony ona po prostu jest niebezpieczna. Pozycja jest niebezpieczna nawet tak stojąc, niby jest łatwiej, ale dużo szybciej człowiek się przewraca. Nawet ja jadąc, mam fajne opalenizny, bo mam widentnie rękawiczki no, akurat nie to końce rowerowa, takie taktyczne, ale mam, moim zdaniem lepiej się sprawdzają. Że jak polecę, to przynajmniej moje dłonie nie będą starte dokumentnie. Tutaj jest no, pełen, pełen los, pełna ekspresja. Często cała masa rowerów jest typowo styli stylistycznych do pokazania się. No, niby to jest fajne, ale tak naprawdę gdzieś na pewnym etapie jest to cholernie niebezpieczne. Ja sobie cenię dojechanie z punktu A do punktu B. Jeżdżę w dodatku w kamizelce oczobolącej, że tak byłem w takiej barwie. Co wcale okazuje się, że nie powoduje, że ja jestem lepiej widoczny. Czego już też miałem, bo miałem spotkanie z rowerem pani, kierowców w samochodzie wjechała mi pod rower. tak to dokładnie wyglądało. Na szczęście nic się nie stało, bo pani myślała, że przejedzie. Nie to, że skręcała, dokładnie na prostej. Jest takie, chyba no, to obozowa, no obozowy jest taki przejazd wzdłuż Prymasa Tysiąclecia. Jest tak, że jadący skręcają, czy jadący jadą na wprost. Mają sygnalizację, ja mam sygnalizację zielone, czerwone. Także no, tu w ogóle nie było żadnego, żadnego gadania. No, nie była moja wina, absolutnie. Tym że ruszałem. A nie, nie wiem, wpadłem Oczywiście, kolorek mega, mega odblaskowy. Póki co widzę, że są ludzie, bywają osoby, rowerzyści w kolorach takich oczobolących, że tak bym powiedział, ale to są koszulki. Ja chyba jako jedyny jeżdżę w kamizelce. No i tak będę jeździł. Tak mi pasuje uważam, że to jest dużo lepsze. Widzę też również u mnie na wsi, że mam takie jakby symbiozę z kierowcami, na przykład z firmy Byś. Ja tam zjeżdżam, do ustęp jako rowerzysta na drodze teoretycznie mogę się zachować jak samochód, ale jeżeli widzę ze sobą autobus, mam możliwość pojechania kawałek poboczem u mnie na wsi, bo ja z tych 17 km do pracy tylko 4 jadę drogami, to oczywiście móc ustępuję. Dlaczego by nie? Dla mnie bezpieczniej, jemu szybciej, bo to komunikacja publiczna, czy tir, prawda? To trzeba jakby żyć w takiej symbiozie, a nie jechać środkiem na przykład, czy w parze obok siebie, też tak widzę. No dobra, ja tyle o w zasadzie tego miało być o hulajnogach głównie. Kask dla mnie powinny być obowiązkowe I na hulajnogę, i na, i na rower. Powiem dlaczego. Dlatego, że my jako polskie społeczeństwo, wobec wo, według mnie, my wymagamy podejścia, kolokwialnie mówiąc, zamordystycznego. To musi być jasno, krótko postawione. Nie może być wyboru. Mnie kask uratował życie w bardzo głupiej sytuacji. Na chodniku, bo na chodniku 12 lat temu, 10 może, zderzyłem się z pieszym. Pieszy upadł sobie na tylnie część i podparł się rączkami, a ja przechyliłem się do tyłu na rowerze i uderzyłem tyłem głowy o chodnik. Na szczęście miałem kask. Mojego kolegi, który zjeżdżał z wiaduktu i jechał grubo ponad 40 na godzinę, też się wykopertnął i też kask uratował mu życie. Śmieszą mnie sytuacje, kiedy rodzic jedzie, asystuje de facto, czy na rowerze, czy szczególnie na rowerze młodszej latorośli, która w kasku, a on sam bez kasku. Drodzy rodzice, drodzy opiekunowie, najlepszy przykład to przykład osobisty. Jeżeli chcecie, żeby pociecha była zadbana i ma jeździć w kasku, to wy też macie jeździć w kasku. Dlatego, że nic tak nie daje, nic tak nie motywuje dziecka, nic tak nie daje mu dobrego przykładu, wzorca, jak osobisty przykład. Jeżeli ty nie masz, to dziecko prędzej czy później powie, a mowy nie ma. Nie będę też. Nosiła, nosił. Używała, używał. Podobnie z przechodzeniem na czerwonym świetle. Denerwują mnie, może już mniej, ale zawsze staram się zwrócić uwagę, przynajmniej delikatnie, rodzicom, opiekunom, którzy przebiegają na czerwonym świetle. Proszę się nie zdziwić, jeżeli kiedykolwiek przyjdzie policjant i powie, że niestety pani, pana dziecko zginęło na przejściu dla pieszych, bo wlazło, wtargnęło na czerwonym świetle. Pomyślało, że zdąży. Ale ono nie wtargnęło na czerwonym świetle, na przejście dla pieszych, dlatego że chciało. Tylko dlatego, że zostało tego nauczone. Dzieci kopiują nasze zachowania, nie nasze tłumaczenia. No, wiecie, jest taki klasyczny dowcip, że no, jakby z nastolatkami, to jest tak, że no, to jest ewidentnie przesunięcie w czasie, jeżeli chodzi o transfer informacji do rodziców. To znaczy, one dochodzą z opóźnieniem, na przykład koło, po 15 latach, koło 30. Prawda? I ten przykład. Własne zachowanie, własne działanie. Kreuję dopiero postawę taką, nie wejdę na czerwone świetle. Użyję tego kasku, a nie nic innego. To taka moja dygresja też jako rodzica. No dobra, ale oczywiście nie może zabraknąć przecież historii na ten odcinek. Imieniny obchodzą Danuta, Emilia, Jan, Janina, Jan Chrzciciel, Janisław, Longin, Longina, Romuald, Romualda, Symplicjusz, Symplicy, Teodulf i Wilhelm. Wszystkim solnizantom jak najlepszego tygodnia, Chociaż jest środek. Historia. Oczywiście wybór absolutnie subiektywny. Pierwsza data z pierwszego tysiąclecia. 972 rok. Mieszko I pokonał w bitwie pod Cedynią wojska margrabiego Marchi Łużyckiej, Hodona. 1645 rok. Armia osmańska rozpoczęła inwazję na Kretę, początek VI wojny wenecko-tureckiej. W tym kontekście dlatego, że byłem rok temu na Krecie. Byłem w wąwozie Samaria. Ten wąwóz Samaria był taką kolebką, schronieniem, ostatnią deską ratunku dla mieszkańców Krety, nigdy nie zdobyty ani przez Turków, ani przez Wenecjan, ani przez Rzymian. Taka ciekawostka. I podobno ani przez Niemców podczas II wojny światowej. Ale tego nie jestem pewien. 1812. Wielka Armia pod wodzą Napoleona Bonapartego rozpoczęła inwazję na Rosję, e ze skutkiem wiadomym. 1976 zapowiedziana przez premiera Piotra Jaroszewicza podwyżka cen żywności wywołała protesty robotnicze, znane jako czerwiec 76. <słuch> Historia. 1948 radzieckie władze okupacyjne zawiesiły ruch na szlaku kolejowym łączącym Berlin z amerykańską strefą okupacyjną w Niemczech, co rozpoczęło tamtejszą blokadę miasta. Jak widać, Berlin. Musiał trochę przeżyć, szczególnie ten zachodni. To tyle na dzisiaj, że tak powiem. Życzę, żeby przynajmniej ta końcówka tygodnia była jak najbardziej udana. Jeżeli to z tygodnia na tydzień Wam się spodobało, to oczywiście proszę łapkę w górę. Pamiętajcie o możliwości subskrypcji mojego kanału. Zapraszam na inne moje produkcje, w tym na, ostatnio, na ostatni wiersz, Mamo. Następny już jest wybrany, będzie nagrany, także o dziwo będzie pewne przyspieszenie w pewnych zagadnieniach. Korzystam z tego, że jest nieco luźniej po, tej, po, po sprawach edukacyjnych na uczelni i nadrabiam zaległości na kanałach. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Heja!